Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Atrakcyjnych Spółek. Dzisiaj zajmiemy się sygnałami wygenerowanymi po sesji czwartkowej, czyli sesji 12 grudnia. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa cztery spółki, trzy z nich będą to sygnały pozytywne. Będzie to Enea, Eurocash oraz Knockout oraz jeden sygnał ostrzegawczy w postaci spółki Mavion. Na rynku polskim trwa korekta, jednak zobaczmy, jak wygląda sytuacja na S&P 500, czyli na rynku amerykańskim. Widzieliśmy tutaj Amerykanie po tej krótkiej korekcie dwoma mocniejszymi świecami wrócili już na poziom około 1800 punktów. Co prawda wczorajsza sesja delikatne spadki. Brakuje tutaj widocznie jakichś informacji na rynku amerykańskim, które mogłyby albo to popchać kurs jeszcze na północ, czy to zrewidować jego wartość w dół i spowodować korektę. U naszych zachodnich sąsiadów na indeksie DAX sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo odpowiada temu, co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Na DAX-ie widać sporą korektę. Patrząc od ostatniego impulsu, widzimy, że ta korekta w obecnym momencie sięgnęła prawie połowy ostatniego ruchu. Widać, że to jest korekta prosta ABC, jednak jeszcze nie ma takiego wyraźnego sygnału, który by potwierdzał, że ta korekta mogłaby się tu zakończyć. Potrzebny byłby albo większy wolumen przy jakiejś większej świecy przy dużym korpusie lub nawet ta formacja prowzrostowa. I jak wygląda sytuacja na WIG-u 20? Ta korekta tu jest jeszcze głębsza niż na DAX-ie. Wczoraj jednak pojawiła się formacja młota i jest szansa, że to był dołek tych zniżek, że te zniżki zakończyły się w dniu wczorajszym. Za tym przemawiałby fakt, że kurs oparł się wczoraj o bardzo mocne wsparcie wyznaczone naprawdę przez wiele poziomów Fibonacciego, w tym między innymi i widać, że po tej pięciofalowej strukturze ta korekta mogłaby być czwórką w wyższej skali i do końca roku można liczyć i do końca roku może pojawi się jeszcze większy popyt na giełdzie. Możliwe, że pojawiłby się rajd Świętego Mikołaja, no i liczymy oczywiście też na efekt stycznia. Proszę zwrócić uwagę, że został wygenerowany negatywny sygnał na średnich kroczących. Natomiast wskaźnik MACD wszedł w obszar wyprzedania, także są dosyć sprzeczne informacje płynące z wykresów. Niemniej jednak znajdujemy się w trendzie wzrostowym, bardziej prawdopodobne są kolejne zwyżki. Przechodząc już do spółek, pierwszą ze spółek atrakcyjnych podczas dzisiejszej sesji jest Enea, spółka znajdująca się w długim terminie w trendzie spadkowym, który został jednak w 2013 roku zanegowany. Znajdujemy się cały czas w tym kanale wzrostowym. Jeżeli tylko kurs dociera do dolnego ograniczenia, mamy tu formację młota. Też czasem ona spotyka się tu z większym wolumenem. Tak też mieliśmy podczas wczorajszej sesji. Delikatnie większy wolumen. Formacja młota idealnie zatrzymała się w punkcie na tym kanale wzrostowym. I podczas dzisiejszej sesji już widzimy, rozpoczęliśmy formacją przenikania i docelowym takim punktem w najbliższym czasie będzie ta górna krawędź kanału wzrostowego, czyli poziom około 17 zł. Kolejną spółką jest Eurocash, spółka, która znajduje się w bardzo dobrej kondycji, która wyrysowała w ostatnim czasie 5 fal, czyli pełną strukturę, potem nastąpiła korekta ABC zakończona przed dwoma miesiącami i mieliśmy w ostatnim czasie impuls oznaczony falą 1 i głęboką korektę, która podczas wczorajszej sesji możliwe, że się zakończyła, świadczy o tym wysoki wolumen, a także formacja, no można by to było interpretować jako formację młota, ale bardziej wymowne jest tutaj ten fakt, że jest to formacja przenikania, a dzisiaj również rozpoczęliśmy się już na delikatnym plusie. Spółką ostrzegawczą, która pojawiła się w sygnałach, jest spółka Mabion. Spółka od 2011 roku znajdowała się w dynamicznym trendzie wzrostowym, wzrost z 8 zł do ponad 40 i po tym takim właściwie wybiciu z trendu wzrostowego, czyli powinno być jeszcze przyspieszenie, widzieliśmy najpierw taki mocny ruch boczny, i teraz pojawiła się przy delikatnie większym wolumenie pojawiła się formacja spadającej gwiazdy. Także ci z Państwa, którzy mają ten walor, proszę zachować ostrożność.
lub sprzedać część z walorów dla bezpieczeństwa. Widać po wskaźniku MACD, że walor jest mocno wykupiony, co prawda jest tutaj sygnał kupna, jednak na tych rejestrach takie sygnały kupna nie odczytuje się jako sygnały inwestycyjne. I ostatnim sygnałem jest spółka Knockout, spółka, która spadała od swojego debiutu w 2012 roku. Jednak jest tu szansa, że ten kurs wreszcie się zatrzyma. To pokazuje m.in. formacja Młota z grudnia tego roku oraz wczorajsza sesja, podczas której również mieliśmy dosyć wyraźną formację Młota. Oczywiście trend jest cały czas spadkowy, czyli większe prawdopodobieństwo jest jego kontynuowania. Jednak w przypadku, kiedy byłby to rzeczywiście dołek, no to ewentualny impuls wzrostowy mógłby przynieść nawet 100% wzrostu w przeciągu 2 czy 3 miesięcy. To wszystkie spółki, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Zachęcam do obejrzenia przez weekend pozostałych odcinków z tego tygodnia, do przejrzenia pozostałych sygnałów, a ja zapraszam już Państwa na poniedziałkowy odcinek atrakcyjnych spółek. Dziękuję bardzo.